Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną h2o.net Leder Killner. Cóż tu więcej. Tak jak było widać, no, co ja tu będę kombinował? No, zrobił to, co miał zrobić. Kurczę, no, zebrał to, co miał zebrać. Tak naprawdę, doczyścił skórkę i w Mańku, i u mnie. No, bardzo fajnie zebrał. Co jest fajne? Produkt ma intensywny zapach, a ja nie lubię intensywnych zapachów, jeżeli chodzi o skórzane cleanery, bo we wnętrzu to jest męka. A tu jest trochę inaczej, z tego względu, że on mi przypomina, pamiętasz, co to był za zapach od H2O? Złote coś tam, złoty, nie złoty deszcz, nie, spokojnie, bez takich myśli. Złoty, ojej, przepraszam, za chwilę wracam. Oh. Wybacz za przerwę. Dzwoniła osoba od złotego deszczu. No dobra, a teraz tak na poważnie. Zapach właśnie, tam było złote, nie pamiętam. Kurczę, nieważne. Propozycja się pojawi. I on mi właśnie przypomina ten zapach. No naprawdę rewelacja. I teraz tak. Może dlatego mnie nie męczy, bo przypomina mi moje młodzieńcze lata. Fajnie czyści. Piana jest idealna. Nie jest za gęsta, nie jest za delikatna. Tak. Trzyma się perfekcyjnie. Zbiera też bardzo fajnie. Ogólnie fajny cleaner. Nic dodać, nic ująć. Tak naprawdę no, bierzesz do bieżącego mycia bajeczka. Na totalnych szczurach, takich naprawdę szczurach nie sprawdzałem. Chociaż no, przy jasnych, tak jak widać, tutaj ostatnio były ruszane, co to było? Jakie produkty tu szły? Kurczę, jak go kupiłem.
to na początku roku w sumie. No to prawie rok śmigania po warunkach miejskich i teraz znowu skoczyłem przed zimą, bo ja tak dwa razy w roku. Po zimie i przed zimą, więc wskoczyłem, więc no ładnie zebrał, bardzo ładnie. Doczyścił, zrobił to, co trzeba, także zapach, bajka, naprawdę. No zapach to, zapach mnie kupił w tym produkcie. I to kurczę, nie wiem, czy nie miałem cleanera o podobnym zapachu, takim delikatnym też, bo on ani ten zapach złoty deszcz, ani ten cleaner, nie wiem czy keca, nieważne, tak czy tak, zapach kurczę nie męczył mnie, to jest najważniejsze. No dobrze, bo będę się powtarzał, będę się zawijał, po tym złotym deszczu kurczę od razu zaniemówiłem. No dobra, dzięki za obejrzenie. Bardzo fajny cleaner, z bardzo, bardzo przyjemnym zapachem. A, i dostałem pianowniczkę od H2O.net, rewelacyjna. Kurde, taka króciutka, bombka taka można powiedzieć, bo z reguły są też te takie dłuższe. Ta taka krótka, fajna, a szeroka, ale Franca robi pianę. Tłok ma bardzo długi, naprawdę, rewelacja. Jedno machnięcie i praktycznie szczota pełna. Super, super. Dobra, kończymy. Nie będę już przedłużał. Złoty deszcz namieszał. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!